Dzień dobry Państwu. Dzisiaj omówimy sobie roll test, czyli supinacyjny test obrotowy. Roll test jest manewrem diagnostycznym służącym do diagnozowania łagodnych napadowych położonych zawrotów głowy pochodzących z kanału poziomego. Manewr ten jest dosyć prosty w wykonaniu, ale nie jest zawsze prosty w interpretacji, ponieważ mamy tutaj do czynienia z różnymi sytuacjami klinicznymi. Może wystąpić oczopląs geotropowy, czyli skierowany do ziemi, oczopląs ageotropowy, czyli skierowany do góry i mieć różne nasilenie po obu stronach. Dlatego przeanalizujemy sobie po kolei te sytuacje i omówimy, jakie mają znaczenie. W przypadku kanałów półkolistych poziomych, w przeciwieństwie do kanałów tylnych, zjawisko kanału lityazis i kupulu lityazis zachowują się zupełnie inaczej, dają inne kierunki reakcji oczopląsowych w przeciwieństwie do kanałów tylnych gdzie i przednich tak samo, gdzie kanalo i kupulu lityazis dają podobne reakcje oczopląsowe w tym samym kierunku, tylko być może o różnym nasileniu. Żeby wykonać manewr, czyli roll test, chory leży płasko na leżance, tak jak teraz. Podchodzę do chorego od tyłu, chwytam głowę obu rącz w ten sposób i przychylam głowę o jakieś około 30 stopni w górę, po to, żeby kanał półkolisty poziomy znalazł się idealnie w płaszczyźnie pionowej, żeby był w płaszczyźnie ruchu. Następnie obracam chorego na przykład w lewą stronę. Obserwuję gałki oczne, sprawdzam, czy wystąpił oczopląs, czy wystąpił zawroty głowy. Obserwuję, jaki oczopląs, czy jest to oczopląs geotropowy, czy ageotropowy. Obserwuję jego nasilenie. Dobrze, załóżmy, że oczopląs, zawroty głowy ustąpiły. Powracamy do pozycji wyjściowej i po krótkiej przerwie badamy stronę prawą, czyli analogicznie przekręcamy głowę stroną prawą. Obserwujemy gałki oczne, obserwujemy, sprawdzamy, czy wystąpił oczopląs, zawroty głowy. Charakter oczopląsu, jego nasilenie. Dobrze. I wracamy do pozycji wyjściowej i kładziemy pacjenta. No dobrze, a teraz omówimy sobie na manewrze diagnostycznym, jak to wszystko działa w praktyce. Załóżmy, że mamy otolity w kanale półkolistym poziomem prawym. W mechanizmie kanału lityazis, czyli otolity luźnoosowe pływają w tej drugiej części kanału półkolistego poziomego. Jeśli chorego skręcimy w stronę prawą, to dojdzie do ampułkowego przepływu w kanale półkolistym poziomem prawym. Do ampułkowy oznacza, zgodnie z drugim prawem Walda, pobudzenie w kanałach półkolistych poziomych. Natomiast ruch endolimfy, zgodnie z pierwszym prawem Awalda, oznacza ruch wolnej fazy oczopląsu, czyli oczopląs, wolna faza oczopląsu bije do góry. Natomiast szybka faza oczopląsu, według której określamy kierunek oczopląsu umownie, czyli reakcja mięśniowa, de facto bije do dołu, czyli bije do ziemi. Czyli mamy tutaj oczopląs geotropowy w kierunku ziemi i ma on duże nasilenie, czyli jest on silny. Teraz druga sytuacja, jeśli chorego z otolitami, luźnymi otolitami, czyli mechanizm kanału lityazis w kanale półkolistym poziomem prawym, przekręcimy w lewą stronę, to dojdzie do odampułkowego przepływu endolimf w kanale półkolistym poziomym. Odampułkowy przepływ w kanale półkolistym poziomym oznacza hamowanie, czyli prawy kanał będzie hamował, lewy kanał natomiast będzie pobudzony. Ruch endolimfy będzie w tą stronę, czyli do dołu. Reakcja oczopląsowa będzie w tą stronę, czyli reakcja oczopląsowa w tym wypadku będzie biła w stronę ucha lewego, czyli do ziemi. Do ziemi w stronę ucha lewego będzie to oczopląs geotropowy, ale będzie miał on słabsze nasilenie niż po stronie prawej. No i tu jest pierwszy ważny wniosek. W przypadku kanału lityazis, kanału półkolistych poziomych, oczopląs geotropowy zawsze wystąpi obustronnie, zarówno po stronie zajętej, jak i po stronie niezajętej.
ale po stronie zajętej, czyli w naszym przypadku po stronie prawej, będzie on bardzo silny, bardzo żywy, natomiast po stronie niezajętej, czyli po stronie lewej, będzie miał on słabsze nasilenie wskutek tego, że prawy kanał hamuje. I właśnie po tym poznamy zajętą stronę. W przypadku kanałów poziomych, tak samo jak w przypadku kanałów tylnych, bardzo jest istotne, żeby określić, która strona jest zajęta, bo później, jeśli wykonamy manewr leczniczy, to musimy zacząć go od zajętej strony. Dobrze, ta sytuacja oczywiście jest najczęściej, występuje najczęściej, czyli sytuacja kanolitezy, luźnych otolitów w kanałach półkulistych poziomych. Teraz omówimy sobie drugą możliwość, czyli cupulolithiasis. Cupulolithiasis, czyli sytuacji, kiedy otolity wbite są w osklepek w kanale półkulistym poziomym. Oraz jednocześnie omówimy sobie sytuację kanolitiasis krótkiego odcinka ramienia kanału półkulistego poziomego, czyli tego odcinka położonego pomiędzy bańką a przedsionkiem. Tu na modelu słabo jest widoczne, ale jest to możliwe, że otolity będą w tym krótkim odcinku. I w sumie te dwa mechanizmy, czyli cupulolithiasis oraz kanolitiasis krótkiego odcinka ramienia, krótkiego ramienia kanału półkulistego poziomego, omówię razem, ponieważ te zjawiska oczopląsowe są takie same. W przypadku cupulolithiasis, jeśli w kanale półkulistym prawym, jeśli skręcę chorego w prawą stronę, to ten osklepek siłą ciężkości, czyli siłą grawitacji, odchyli się w kierunku kanału, czyli endolimfa będzie płynęła w tą stronę, do dołu. Czyli taki będzie, zgodnie z pierwszym prawem Ewalda, ruch wolnej fazy oczopląsu, natomiast ruch szybkiej fazy oczopląsu będzie do góry, będzie to oczopląs bijący do góry, czy to będzie oczopląs ageotropowy, albo inaczej apogeotropowy, czyli będzie do góry bił w kierunku lewego ucha. I ten oczopląs będzie miał dosyć słabe nasilenie. W przypadku, jeśli chorego z cupulolithiasis albo z kanolitiasis krótkiego ramienia przykręcimy w stronę lewą z kolei, to ten osklepek, ten ciężki osklepek siłą grawitacji odchyli się w kierunku doampułkowym. Kierunek doampułkowy odchylenia oznacza w kanale półkulistym poziomem pobudzenie, czy kanał półkulisty będzie pobudzony i spowoduje to, że wystąpi silny oczopląs ageotropowy właśnie w stronę ucha prawego. Będzie miał on duże, zdecydowanie duże nasilenie w przeciwieństwie do strony prawej, gdzie ten oczopląs również ageotropowy miał słabe nasilenie. I to jest właśnie podstawowa cecha, która różnicuje oczopląs ageotropowy, który też jest obustronny, który też w kanałach poziomych występuje, musi wystąpić obustronnie, zarówno po stronie prawej, jak i lewej, ale ma różne nasilenie. Po stronie zajętej ma nasilenie słabe bądź śmierne, a po stronie niezajętej ma nasilenie silne, jest on żywy. I właśnie potem poznamy zajętą stronę. Teraz, żeby to podsumować, powiem jeszcze raz, że dla utrwalenia, że w przypadku zjawiska kanolitiasis mamy oczopląs geotropowy i zajętą stroną jest ta strona, po stronie której występuje silniejszy oczopląs, natomiast w przypadku oczopląsu ageotropowego również oczopląs ageotropowy jest zawsze obustronny, po lewej, po prawej stronie. Stroną zajętą jest ta strona, po stronie której oczopląs jest słabszy. Jak już określimy, która strona jest zajęta, możemy przystąpić do manewrów leczniczych. Mamy w przypadku kanałów poziomych manewr Lemperta, manewr Gufoniego, które omówimy sobie w kolejnych filmach. Myślę, że w przypadku roll testu to wszystko na ten temat. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.